Irlandii odkryto 2 srebrne kielichy. Jeden pochodzi z pierwszego albo drugiego wieku przed naszą erą, a więc z czasów, kiedy Irlandia była jeszcze pogańska i czciła okrutnych bogów wojny. I ten kielich ma bogate zdobienia. Jedno na przykład przedstawia wielkiego boga, który w ręku trzyma człowieka i chce go wrzucić do takiej kadzi, do takiego kotła z oliwą. I ten kielich, ten obrazek mówi między innymi o tym, że pogańscy bogowie potrzebują ofiary z człowieka, żeby zaspokoić swoje pragnienie, swój apetyt. Drugi kielich pochodzi z 7 albo 8 wieku naszej ery, a więc z czasów, kiedy Irlandia była już chrześcijańska, schrystianizowana. Jest to kielich komunijny, również bogato zdobiony. I można sobie wyobrazić, że chrześcijanin, kiedy pił z tego kielicha, myślał o Bogu, który złożył samego siebie w ofierze, żeby zaspokoić odwieczne pragnienie człowieka na życie w pełnej bliskości z Bogiem. Kilka razy w internecie natknąłem się na takie zdanie: jesteś tym, co jesz. I wielu ludzi śmiało się z tego wyrażenia, śmieje się do dzisiaj. Na przykład powstają takie obrazki, które przedstawiają człowieka jako hamburgera, no bo w końcu jest tym, co je, albo człowieka jako pizzę, albo jako brokuła, cokolwiek. Natomiast bardzo ciekawie brzmią te słowa: jesteś tym, co jesz, w kontekście tego, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Z którego kielicha pijesz? Z tego przed naszej ery? Czy z tego z czasów Chrystusa? Czym się karmisz? Czy rzeczywiście przyjmujesz to, że Jezus zmarł za twój grzech, żeby zaspokoić twoje odwieczne pragnienie życia z Nim? Czy chcesz być tym, co jesz? Czy chcesz być zjednoczony, zespolony z Jezusem?